Piątek, 23 lutego, Anita Stefańska-Pluskota. Zapraszam Państwa na informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o tym, w jaki sposób miasto pozyskuje inwestorów. W informacjach też o tym, jak zimą możemy pomóc bezdomnym czworonogom. Nie zabraknie też informacji kulturalnych. 5 działek jest już w rękach przedsiębiorców, a 3 nowe mogą niebawem znaleźć inwestorów. Chodzi o działki pod działalność gospodarczą, dzierżawione w ramach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. To forma preferencyjnych warunków najmu terenów pod działalność gospodarczą. W ten sposób miasto wykorzystuje trendy gospodarcze, bo jak mówią ekonomiści, to czas dla biznesu. Firmy mają coraz większy potencjał na rozwój. Na mapie Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 5 lokalizacji ma już swoich dzierżawców, a możliwe, że niebawem powstaną nowe firmy. Wiadomo, że bardzo długo czasami trwa sam proces przygotowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, także no niestety musi to potrwać, ale jest zainteresowanie, mamy już informację, że jest parę osób nowych, które jest zainteresowane tymi nowymi strefami. Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej powstała w celu podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej miasta, stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i co za tym idzie powstania nowych miejsc pracy. Strefa się rozrasta. Ostatnio dołączyły do niej działki przy ulicach Wierzeje, Dalekiej i Sulejowskiej. Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej to wydzielone tereny, obszary na naszym mieście, gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z preferencyjnych stawek dzierżawy. Jest to 10 groszy za metr kwadratowy. Aktualnie w Piotrkowie mamy 9 takich terenów, z czego 5 już jest wydzierżawionych. Nowe tereny w jakich miejscach? 3 nowe tereny pod koniec grudnia uchwała Rady Miasta je objęła. Są to tereny przy ulicy Sulejowskiej 132 oraz 2 tereny po tak zwanym dawnym GS-ie na rogu ulic Dalekiej i Wierzeje. Jak mówią ekonomiści, to jest bardzo dobry okres na pozyskiwanie inwestorów przez gminy. Agencja Rozwoju Przemysłu widzi duży wzrost aktywności przedsiębiorców. Zainteresowanie inwestycyjne jest duże. My oglądamy, tak mówiąc kolokwialnie, wiele projektów biznesowych, które polegają albo na rozbudowie, albo na łączeniu się firm, albo na uruchamianiu nowej produkcji. Także czujemy ten popyt. No, trudno jest to ubrać w cyfry, ale sam strumień zapytań i zainteresowań ze strony przedsiębiorców wskazuje na to, że nie jest to trend gasnący, ale raczej rozwijający się. Czy długoterminowy, to się okaże. Piotrków kusi inwestorów terenami inwestycyjnymi. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 10 groszy netto za metr kwadratowy powierzchni. Okres dzierżawy wynosi 10 lat. Preferencyjne warunki tworzone są z myślą o mieszkańcach. Nowe firmy to nowe miejsca pracy. Poza tym obecność nowych zakładów spowoduje ruch biznesowy, na którym mogą skorzystać inni przedsiębiorcy. 7 osób było w busie, kiedy jadącemu nim kierowcy tuż przed maskę wybiegł dzik. Na szczęście groźna sytuacja, do której doszło w czwartek po godzinie 20, skończyła się jedynie lekkimi potłuczeniami pasażerów i zablokowaniem drogi w Rakowie na kilka godzin. Pierwsze informacje, jakie dotarły do strażaków, brzmiały bardzo dramatycznie. Kilkuletnie dziecko zakleszczone w busie, który wjechał do rowu po zderzeniu z dzikiem. Po przybyciu na miejsce sytuacja na szczęście była opanowana. Z komendy wyjechały 3 jednostki, tutaj z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Moszczenicy wyjechały też 2 jednostki. Na miejsce, po dojechaniu na miejsce zostaliśmy właśnie busa przewróconego w rowie. Na szczęście wszystkie osoby już się wydostały z pojazdu, były na zewnątrz, nikomu się nic nie stało. W busie jechało 7 osób. Nikt z nich w ocenie zespołów medycznych nie wymagał hospitalizacji. Sami podróżujący mówili, że tylko dzięki kierowcy całe zdarzenie skończyło się na strachu. Dokładnie nie widziałam. Ja to w ogóle myślałam, że jakieś czołowe zdarzenie z samochodem, a to dzik wyleciał. Dobrze, że kierowca dobrze kierował, trzeba mu powiedzieć, i tak zakręcił łagodnie, że ten samochód jeszcze nie dachował. Bo by było trochę gorzej. Siedziałem obok mojego dziecka, więc od razu ktoś krzyknął zadzwonić po pogotowie, więc zadzwoniłem od razu, no, tak? Nie wie, co się dzieje. Później wysiadłem, pamiętam, kierowca otworzył drzwi tylne autego i tylne drzwi busa i zaczęliśmy właśnie panie wyciągać przez przednie drzwi auta, tak? Przez szybę. Droga DK 716 była zablokowana przez kilka godzin.
Na tą inwestycję czekają przede wszystkim mieszkańcy gminy Sulejów, ale również piotrkowianie. Chodzi o budowę trasy S12, która odciąży zatłoczoną i zakorkowaną drogę DK12. Okazuje się, że pojawia się światełko w tunelu. Na przygotowanie inwestycji Ministerstwo Infrastruktury przeznaczyło 35 milionów złotych. Ciągły ruch, tir za tirem, auta osobowe w sznurkach za nimi. To codzienność na drodze krajowej nr 12, gdzie ruch w godzinach szczytu korkuje piotrkowskie ulice Wylotowe, Sulejowską i miast partnerskich oraz niemal całą drogę do Sulejowa. Korki to jedno, drugie wypadki. Jest okropny ruch. Bardzo dużo aut. Bardzo, bardzo i to cały czas. Tak, tirów jest najwięcej. Drogi są bardzo zaniedbane przez tiry, dziury. Więc też to bardzo utrudnia drogę kierowcom normalnym, tak? W ubiegłym roku pojawiła się informacja, że Ministerstwo Infrastruktury odsuwa w czasie budowę drogi ekspresowej S12. W tej sprawie odbyły się liczne spotkania. Pisano petycje o wsparcie inwestycji. Determinacja się opłaciła. Dziś już wiadomo, że przygotowanie inwestycji na odcinku Piotrków do granic województwa zabezpieczono w budżecie państwa 35 milionów złotych. Panie redaktorze, ja myślę, że nie światełko, to już jest duże światło, duże zielone światło na tą inwestycję, na bardzo ważną inwestycję i dla Piotrkowa, i dla Sulejowa, i dla Opoczna, dla tych miejscowości, które leżą przy S12, bo to jest, przygotowane są pieniądze, już zaznaczone są pieniądze, 35 milionów na wykonanie pełnej dokumentacji, tej dokumentacji, która będzie przygotowywać już do przetargu i do całej inwestycji. To jest 61 km drogi S12. Ekspresowa dwunastka będzie biec od trasy A1 w okolicach Woli Krzysztoporskiej, niemal równolegle do ulicy Granicznej w Piotrkowie. Dalej przez gminę Sulejów i Opoczno do granic województwa. Przekazane na inwestycje pieniądze pokryją koszty związane z opracowaniem koncepcji programowej, uzyskania niezbędnych decyzji. Przygotowanie dokumentacji może potrwać nawet 2 lata, a sama inwestycja może wystartować po 2020 roku. Do tego czasu cały ruch nadal przejmować będzie droga krajowa nr 12. Nadchodzą wysokie mrozy. To czas trudny dla zwierząt pozostających bez opieki i ciepłego domu. Dlatego opiekunowie piotrkowskiego schroniska alarmują, by nie przechodzić obojętnie obok bezpańskich psów. Błąkające się po mieście psy w czasie mrozów potrzebują pomocy człowieka. Pracownicy schroniska przypominają, że to właśnie do nich należy kierować informacje o potrzebujących pomocy psach czy kotach. Można zadzwonić prosto do 986, do Straży Miejskiej, oni powiadamiają nas, albo bezpośrednio do schroniska dla zwierząt. Są 2 numery, jeden jest tu, drugi jest ten 502-614-063. Zapisujemy i po prostu jedziemy i psa zabieramy. Zwierzęta odławiane są bez względu na porę dnia i nocy. Alarmowo pracownicy reagują, kiedy informacje są o tym, że zwierzę jest ranne czy chore. Nierzadko mieszkańcy psy łapią sami i przywożą do schroniska albo zostawiają w specjalnej klatce życia. Psiakom zimą można pomóc nie tylko informując o tych bezdomnych, błąkających się, ale również adoptując te będące w schronisku. Na ciepły dom czeka tu ponad 170 psiaków, które chciałyby schroniskowy boks zamienić na miejsce u boku kochającego pana. Zemsta Fredry bawi i cieszy kolejne pokolenia, mimo iż od jej napisania minęło już prawie 200 lat. Często i chętnie wystawiana jest w teatrach. Zmierzyć się z tą komedią postanowili także uczniowie szkoły podstawowej nr 13 przy ulicy Dmowskiego, organizując wieczornicę. A z kolei w szkole podstawowej nr 3 było sportowo. W szkole gościł zawodnik skrybeł chatów. Jak nakazuje staropolski zwyczaj, chlebem i solą powitali przybyłych gości młodzi aktorzy z koła teatralnego, a specjalna dekoracja, stroje z epoki, wszystko to już od pierwszych chwil przenosiło widza w XIX-wieczne realia. Pomysł spontaniczny wyszedł od uczniów, ponieważ tak trochę przekornie koło teatralne podeszło do całej sprawy. Omawialiśmy zemstę i uczniowie sygnalizowali, że zemsta jest nudna, że Fredro ich nie bawi, a nas na kole teatralnym jednak bawi. Chcieliśmy to dzisiaj udowodnić. Oczywiście podczas występów uczniowie nie zapomnieli o humorze tak charakterystycznym dla tej sztuki. Nie zabrakło też ponadczasowych cytatów, które wszyscy już od pierwszych słów kojarzymy z zemstą. Jestem papkiem, lew północy, dusz wojny, wróg pokoju. Jestem papkiem,
Innym słowem, krótko mówiąc, kula ziemska zna Babkina. Teraz, bratku, daj mi wina. Co najważniejsze, młodzi aktorzy, mimo tremy, dzielnie stawili czoła swoim postaciom, a po przedstawieniu nie kryli zadowolenia. Bardzo świetnie było grać w takiej teatrze. Po prostu było znakomicie. Myślę, że Babkin jest taką bardziej humorystyczną postacią. Bardzo mi się podobała ta rola. Zemsta Aleksandra Fredry w Szkole Podstawowej nr 13 wystawiono z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, którego obchody przypadają na 21 lutego. W czwartek dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 spotkały się z zawodnikiem z gry bełchatów. Była to okazja, by zapytać zawodowego siatkarza, jak to jest na boisku podczas ważnego meczu. Dzieci pytały również o stres na boisku i o to, czy warto się uczyć. Tak, mamy tutaj okazję porozmawiać z dziećmi o naszym życiu, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Także myślę, że dla nich jest to ciekawa sprawa. No, oczywiście też na każdym kroku staramy się podkreślać, że nauka jest ważna, że sport sportem. Dla niektórych może być to hobby, dla niektórych praca, ale uczyć się trzeba i to podkreślamy na każdym kroku. W trakcie spotkania odbyło się również wspólne czytanie bajek na głos. To była okazja, by przekonać najmłodszych do czytania lektur. Nikt się nie nudził, wręcz przeciwnie. Uczniowie trójki mówili, że było ciekawie i pouczająco. Bardzo fajne. Dlaczego? No bo można się dużo fajnych rzeczy dowiedzieć i dostać autograf. Bo bardzo się można nauczyć i się dowiedzieć, no jak się na przykład odbija piłkę. No i jest fajnie. Dzień z zawodnikiem z gry bełchatów był również okazją do przypomnienia dzieciom, jakie mają prawa i obowiązki wynikające z prawa dziecka. Na koniec były podziękowania za wspólne spotkanie, zdjęcie i przybicie piątki z siatkarzem. Czy podczas jednego koncertu można zwiedzić kilka miast, poznać nowych ludzi i dowiedzieć się nowych i ciekawych rzeczy? Okazuje się, że tak, a najlepszym dowodem na to był wczorajszy koncert Justyny Piesik-Kędry, który odbył się w ramach cyklu Śpiewam Piotrków w Miejskim Ośrodku Kultury. Już od pierwszych chwil koncertu publiczność poczuła klimat podróży, bo to właśnie podróż była motywem przewodnim koncertu. A że podróżować można na różne sposoby, różnorodny był też repertuar, który artystka przygotowała na ten wieczór. Ach, te światła, te przeklęte światła, z początku myślałam, że sprawa jest łatwa, że to urojeniowe, że nie zmienia światło się, że chcesz szybciej wrócić tu do miasta. Tematem głównym naszego koncertu będą utwory, które w swojej tematyce właśnie opiewają podróż, mówią o podróży, która ma bardzo różne znaczenia, w każdym z tych utworów jest zupełnie inna. Bohaterka tej muzycznej podróży, Justyna Piesik-Kędra, z wykształcenia jest pedagogiem sztuki. A w sferze jej zainteresowań leży wszechstronny rozwój artystyczny dzieci i głównie pracą z dziećmi obecnie się zajmuje. Dlatego na koncercie nie zabrakło także występu jej podopiecznych, bo to właśnie dzieci inspirują ją najbardziej. Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi, to najbardziej podoba mi się to, że dzieci mają więcej pomysłów ode mnie. Dzieci są o wiele bardziej twórcze, kreatywne. My już jako dorośli jesteśmy ograniczeni pewnymi schematami, natomiast dzieci rozbudzają to w dorosłych. I to jest bardzo fajne, bo ja w pracy dzięki dzieciom po prostu uczę się od nich. Ja się od nich uczę więcej niż one ode mnie. W muzycznej podróży towarzyszył artystce Piotr Grzelak, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia w Piotrkowie Trybunalskim w klasie klarnetu. Kolejny koncert z cyklu Śpiewam Piotrków 22 marca, a wystąpią Julia i Zuzanna Kafar. Pamiętam, był ogromny mróz. Odczytałeś go. I zostajemy w klimacie muzycznym. Już niebawem, 3 marca, również na deskach Miejskiego Ośrodka Kultury najpiękniejsze utwory z musicali, oper i operetek w wykonaniu Olgi Zozuli.
Muzyczny wieczór już w sobotę, 3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie. Największe hity z najsłynniejszych muzykali i oper zaśpiewa Olga Zozula, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Na fortepianie zagra Anastazja Wilczkowska. Wystąpi również chór 2 Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie pod dyrygenturą Renaty Tomy. Zapraszamy! Bilety są już w sprzedaży w kafeterii Przymok oraz na kubbilecik.pl. A my mamy dla Państwa niespodziankę. Przy zakupie biletu na hasło Telewizja Piotrków 10% zniżki, a przy zakupie biletu w niedzielę 20%. W serwisie dziś to wszystko, za chwilę magazyn Verbum oraz kurs na kulturę. Ja życzę udanego weekendu. Do zobaczenia w poniedziałek. To już druga niedziela Wielkiego Postu. Wsłuchajmy się w Ewangelię na tę niedzielę przypisaną. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał im się Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić. Tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Na początku Wielkiego Postu. Może troszeczkę zaskakująca nas Ewangelia, w której widzimy Jezusa ze swymi apostołami, prawdzie nie wszystkimi, lecz wybranymi, na górze przemienienia. Co zaskakuje słuchacza w tej scenie? Przede wszystkim to, że na tej górze przemienił się tylko sam Pan Jezus, ukazując swoją boską chwałę. Nie przemienił się ani Jakub, ani Piotr, ani Jan. Oni byli świadkami bóstwa Jezusa Chrystusa. Ta scena miała umocnić ich wiarę. W chwili próby mieli pójść za swoim Panem i Mistrzem. Wiemy, jak się to skończyło. Gdy Chrystus został poddany próbie krzyża, wtedy wszyscy apostołowie uciekli. Nawet ta przepiękna scena, w której mieli okazję dotknąć bóstwa Chrystusa, nie przyniosła oczekiwanych efektów. Właśnie mamy okazję za każdym razem, gdy jesteśmy na mszy świętej, dotknąć wielkiej tajemnicy wiary. A potem z tą tajemnicą w sercu ruszamy na swoje ziemskie ścieżki życia. Czy potrafimy dać na tych ścieżkach świadectwo swojej wiary? Czy potrafimy zwyciężyć ze swoim strachem, czasami z głupotą, czasami z ludzkim względem, czy potrafimy przyznać się do Chrystusa na drogach naszego życia? Odpowiedź na to pytanie niech każdy w swoim sercu dobrze rozważy i przed Panem odpowie. Teraz
Państwo, luty dobiega już końca. Wiele można o tym miesiącu powiedzieć. Na pewno to, że jest najkrótszym miesiącem w roku. Jest także najzimniejszym miesiącem, choć ostatnio różnie z tym bywa. Ale właśnie od określenia srogich mrozów pochodzi jego nazwa. No ale na pewno luty jest miesiącem zakochanym. Bo któż nie pamięta o walentynkach, które przypadają na dzień 14 lutego? Dlatego w dzisiejszym programie będzie sporo o koncertach właśnie tych walentynkowych. Ponadto pokażemy wymuszone bezpieczeństwo Marcina Berdyszaka, a także porozmawiamy o dziejach Piotrkowa Trybunalskiego zapisanych w źródłach archiwalnych naszego piotrkowskiego archiwum. Kurs na kulturę. Zapraszam. Poetycko i muzycznie, jak zawsze zresztą, było podczas spotkania z Dariuszem Jakubowskim, znanym i lubianym aktorem filmowym i teatralnym, który z piotrkowską publicznością na Piotrkowskim Zamku spotkał się nie po raz pierwszy. Głównym tematem spotkania była miłość, bo właśnie o miłości był poetycko-muzyczny spektakl Kobieta i mężczyzna, powiedz mi jak mnie kochasz, który aktor zaprezentował publiczności. Spotkaliśmy się z publicznością nie pierwszy raz, już mamy stałych bywalców i za każdym razem proponujemy inne jakieś tematy. Dzisiaj akurat o miłości i o tym, że raczej nie w namiętnym zmaganiu, walce płci, tylko staraliśmy się odkodować pewne rzeczy przypominające nam o tym, że miłość jest łączeniem, a nie podziałem. Nie, że ja znajduję różnicę w drugim człowieku, od niego się różnię, tylko ja współodczuwam z nim. I że jesteśmy jak te dwie połówki jabłka, które się wzajemnie szukają, odnajdują i dzięki temu znajdują siłę, dzięki temu uczuciu, temu co Shakespeare, co John Donne, co nie wiem, Pieśń nad pieśniami wskazywała, że przychodzi spoza czasu, spoza przestrzeni i daje nam siłę, jakość, napęd, żeby sens życia człowieka na ziemi mógł być spełniony dzięki temu uczuciu. Myśmy przygotowali pewien zestaw utworów muzycznych, poetyckich i tak dalej, ale on na bieżąco powstawał. To znaczy zależnie od tego, jaka była atmosfera, to ja wybierałem taki wiersz i to jest akurat takie charakterystyczne, to lubię, bo publiczność tu już jest gotowa na coś takiego, że dzięki temu tworzymy takie miejsce i takie okoliczności, że coś tu i teraz powstaje. Że te odkurzane, te przypominane, znane utwory albo zupełnie nieznane, na przykład wydobywane, są tylko pretekstem do tego, żebyśmy my tu i teraz się spotkali. Że pewna rzecz jest niepowtarzalna i nawet dlatego my jesteśmy na tyle otwarci, że mamy zestaw utworów, ale stosownie do momentu, do chwili wydobywamy i wybieramy. Wtedy taki koncert jakby no jest niepowtarzalny. Miłosnych tematów nie zabrakło także w utworach muzycznych prezentowanych tego wieczoru przez śpiewaczkę Katarzynę Tomas i pianistę Piotra Szafrańca.
O miłości, także z okazji walentynek, było podczas koncertu walentynkowego w Ośrodku Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury. Gościem specjalnym wieczoru był Witold Stawski. Artysta jak zawsze zaczarował publiczność swoją muzyką i poezją, bo obok utworów Bułata Okudżawy czy Edwarda Stachury zaprezentował także swoją twórczość i twórczość innych artystów piszących oczywiście o miłości. Ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz, przeżyć cię jak nitką, otoczyć jak przez twój. Być porami roku, dla twych drogich oczu i ogniem w kominku i dachem, co chroni przed deszczem. Dopełnieniem muzyki były rozważania na temat walentynek, miłości i zakochania. Ja po prostu się do tego święta uśmiecham, bo dla mnie to jest nowe święto. Może dla zupełnie młodych ludzi walentynki są takim sympatycznym symbolem kochania, zakochania, miłości. Ja myślę, że każde święto, w którym coś dobrego możemy sobie powiedzieć, jest wartościowe. Sentymentalnie i lirycznie było zaś w Miejskim Ośrodku Kultury, którego scena rozbrzmiewała najpiękniejszymi miłosnymi utworami, które złożyły się na koncert pod tytułem Gwiazdy szaleją nad głową. A to w gwiezdne szaleństwo zabrali publiczność uczestnicy warsztatów piosenki aktorskiej i emisji głosu pod kierunkiem Justyny Jędrusik i Małgorzaty Kowalczyk. Dzisiaj wszystko będzie o miłości, o różnych jej odcieniach oczywiście, bo miłość to nie zawsze wielkie szczęście. Miewa również swoje ciemne strony, ale zawsze po nieudanej miłości przychodzi ta największa, więc generalnie trzeba dzisiaj mieć optymizm. Uczuć jest bardzo dużo, emocji jest bardzo dużo, a repertuar nie tylko liryczny, jest też wesoło, bo śpiewamy teksty na przykład Młynarskiego, który jest znany ze znakomitego poczucia humoru, ale jest też właśnie bardziej liryczny Kofta, jest Agnieszka Osiecka w jednej zaledwie piosence i jest Przybora, który nigdy się nie starzeje. Aglomeracji dość sporej, zobaczył ją, przekonaj. Miłość jest w ogóle uczuciem, które generalnie chwyta za serce i każdy utwór, który śpiewamy, a śpiewamy naprawdę bardzo różne, miłość szczęśliwa, nieszczęśliwa, spełniona, niespełniona, wszystkie te wpisują się jakoś w ten nasz repertuar i no myślę, że każdy odnajdzie w tych piosenkach siebie, bo myślę, że każdy z nas uczucie, takie piękne uczucie, jakim jest miłość, zaznał. Człowiek czasami serce otworzy. Drodzy Państwo, czy lubicie odkrywać stare dokumenty? Odkrywać zapisane na nich historie? Tym bardziej, kiedy historie te dotyczą miasta, w którym się mieszka i miejsc, które mija się na co dzień. Jeśli tak, to na pewno niezwykle cennym odkryciem okaże się dla Państwa najnowsza książka Tomasza Matuszaka, dyrektora Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, pod tytułem Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych. Posłuchajmy proszę, co o swojej książce mówi sam autor.
Drodzy Państwo, gościmy dziś w Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim. Moim rozmówcą będzie dziś pan Tomasz Matuszak, dyrektor archiwum. Witam pana serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Wybór miejsca na dzisiejsze spotkanie nieprzypadkowy, ponieważ już niebawem, 27 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się promocja tej oto książki, Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych. Książki autorstwa właśnie pana Tomasza Matuszaka. Panie Tomaszu, obszerna pozycja, ponad 300 stron, bardzo bogato zilustrowanych. Znajdziemy tu różne zdjęcia, mapy, plany, przeróżne dokumenty, wszystkie opowiadające o niezwykle bogatej historii naszego Trybunalskiego Ogrodu. Tak, jako Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, które funkcjonuje od 1919 roku nieprzerwanie, naszym głównym celem jest gromadzenie pamiątek, w sensie źródeł archiwalnych, materiałów archiwalnych, dokumentów, niezależnie od ich postaci utrwalenia, wytworzenia, tak aby dokumentować dzieje naszego miasta, naszego szerzej rozumianego regionu. W roku jubileuszu 800-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Piotrkowie, jako archiwum postanowiliśmy również uczcić ten jubileusz. No właśnie, proszę powiedzieć, jaki cel przyświecał od momentu, kiedy zaczął pan tworzyć, myśleć o tej książce? Czy była taka myśl przewodnia? Znaczy, powiem szczerze, że Archiwum Państwowe rokrocznie wydaje różnego rodzaju publikacje. W dużej mierze są to publikacje związane z jubileuszami, jakie w danym roku obchodzimy, jakichś ważnych wydarzeń, rocznic, zdarzeń historycznych, ale także, które są pokłosiem naszej pracy zawodowej czy naszych po prostu zainteresowań. Akurat rok 2017 był rokiem bardzo ważnym dla miasta Piotrkowa, dla mieszkańców Piotrkowa. Stąd też już rok wcześniej zaczęliśmy się z kolegami zastanawiać, jak ten rok uczcić, jaka byłaby najlepsza forma, niezależnie od szeregu imprez, których jako archiwum, jako pracownicy tejże szacownej instytucji braliśmy udział w ramach szerzej rozumianych obchodów miejskich. Efektem naszych wewnętrznych prac finalnych jest ta publikacja. A proszę powiedzieć, jakie zagadnienia zostały ujęte w tej książce? No bo wiadomo, że historia naszego miasta jest bardzo bogata. Czy były jakieś zagadnienia, na których pan się szczególnie skupiał? Czy chodziło tu o ukazanie całości historii? Ta publikacja, aby miała taki wygląd, jak możemy tutaj ją obejrzeć, się z nią zapoznać, była niezwykle trudną publikacją wbrew pozorom do przygotowania. Z jednej strony mówimy o 800-leciu pierwszej pisemnej wzmianki, o tak naprawdę bogatych, wielowiekowych dziejach miasta, regionu, rozwoju tego miasta, jego mieszkańców, życia w różnych aspektach politycznych, społecznych, gospodarczych, we wszystkich takich, jakich mamy odzwierciedlenie, także w dniu dzisiejszym. Dobór dokumentów spośród zasobu, którym dysponujemy, a mówimy o ponad 5700 metrów bieżących dokumentów, ponad 411 tysięcy jednostek archiwalnych, które są bardzo często wielostronicowe. Wybrać dokumenty do takiego wydawnictwa, aby obejmować perspektywę kilkuset lat tak naprawdę, było zadaniem niezwykle trudnym. Drugim problemem, jaki przyświecał mi jako autorowi, było ukazanie zarysu dziejów Piotrkowa. Nie chciałem, aby to była kolejna monografia wielostronicowa, która opisywałaby ze szczegółami niemalże dzień po dniu, co się w naszym mieście działo. Raczej przyświecał mi cel wprowadzenia pewnym zarysem historycznym do tej podróży, swoistej podróży, przez dokumenty, które stanowią wybór z naszego zasobu, a ukazane są w tym wydawnictwie. No właśnie, a jakie ciekawostki znajdziemy? Myślę, że zastosowany podział na różne okresy historyczne ma swoją zaletę. Zaczynamy oczywiście najstarszym dokumentem, którym możemy znaleźć pisemną wzmiankę o Piotrkowie, a mianowicie w kopiarzu sulejowskim, który prezentowaliśmy mieszkańcom Piotrkowa w momencie rozpoczęcia uroczystych obchodów 800-lecia. Następnie przechodzimy przez szereg dokumentów z okresu I Rzeczpospolitej, związane z Trybunałem Koronnym, najwyższym sądem wówczas, jaki funkcjonował w Piotrkowie. Pokazujemy plany kartografów królewskich, w tym Dominika Merliniego miasta. Niestety ten wybór dokumentów pozornie powinien być najbogatszy, ponieważ sięga do najstarszych dziejów naszego miasta, ale ze względu na wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w wieku XX, tych dokumentów jest jednak niewiele. Następnie bardzo bogaty okres XIX-wieczny, aż do wybuchu I wojny światowej, czyli okres Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, okres gubernialny piotrkowski, gdzie
miasto się bardzo wówczas rozwijało. Wydaje mi się, że został odzwierciedlony w różnych aspektach, między innymi przez dokumentację aktową, ale i szerzej rozumianą ikonografię. Piotrków to w przypadającym w tym roku jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę również ważny ośrodek legionowy. To również chciałem w tej książce zawrzeć. Najmniej tak naprawdę jest materiału związanych z dziejami nam najbliższymi, tymi, których wielu mieszkańców Piotrkowa może pamiętać ze swojego życia zawodowego czy ze swojego dzieciństwa, ale wynika to po prostu z przepisów archiwalnych, że najnowszy zasób archiwalny, jaki mamy zgromadzony w archiwum, sięga tak naprawdę początku lat 90. XX wieku. Panie dyrektorze, wszystkie źródła archiwalne, rozumiem, na których się pan posiłkował, tworząc tą książkę, znajdują się tu, w naszym piotrkowskim archiwum. To tutaj jest ta skarbnica? Tak, oczywiście tak. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, dysponując również oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim, obejmuje swoim zasięgiem działania całe były województwo piotrkowskie, czyli 5 powiatów, z tym, że powiat opoczyński i tomaszowski reprezentowany jest przez źródła gromadzone w naszym oddziale w Tomaszowie Mazowieckim. Powiat piotrkowski, miasto Piotrków, tu szerzej rozumiany region, jest zgromadzony tutaj przy ulicy Toruńskiej 4, niezmiennie od 1939 roku jak na ten moment, i to stanowiło podstawę wyboru dokumentów, które prezentujemy w tej publikacji. No właśnie, 27 już promocja książki, a gdzie będzie można tą książkę kupić poza tą promocją? Przede wszystkim publikacja będzie dostępna za pośrednictwem Archiwum Państwowego poprzez wpłacenie kwoty, za jaką można ją nabyć na konto archiwum. Będzie można tą publikację odebrać osobiście lub otrzymać ją drogą korespondencyjną, ale wyszliśmy też naprzeciw potrzebom potencjalnych czytelników, dla których nie wystarczy nakład, który został przygotowany. Mianowicie publikacja jest przygotowana w 2 edycjach cyfrowych w formacie PDF, jak i EPUB, dostępnych na naszej stronie Archiwum Państwowego w zakładce e-wydawnictwa, e-publikacje. Można bezpłatnie pobrać sobie tą publikację. Jest na tyle sprytnie to zrobione, że kiedy klikniemy na konkretny rozdział, przechodzimy do dokumentów zawartych w tym rozdziale. Panie Tomaszu, no i na zakończenie naszej rozmowy nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić mieszkańców na promocję. Tak jest. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich czytelników do Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Adama Pruchnika 27 lutego na godzinę 17 na uroczystą promocję wydawnictwa poświęconego historii naszego miasta. Dziękuję panu pięknie za rozmowę. Dziękuję bardzo. I zapraszamy, drodzy państwo, na promocję książki Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego w źródłach archiwalnych. Marcin Berdyszak i Tomasz Lenarczyk to autorzy 2 wystaw, które obecnie podziwiać możemy w naszym mieście. Jedna przedstawia urokliwe kobiece portrety, a druga to nigdzie nie pokazywana do tej pory grupa obiektów zatytułowana Pancerze wymuszające. Co artyści mówili o swoich pracach podczas wernisaży? Posłuchajmy proszę. Poetycko i lirycznie było także podczas wystawy fotograficznej Tomasza Lenarczyka w Ośrodku Edukacji Artystycznej. Poezja kobiecości to wystawa, gdzie kobiecość można było podziwiać, przysłuchując się jednocześnie poezji. Była to już 3 wystawa fotografa ukazująca kobiece portrety, a wszystko w klimacie zbliżających się walentynek. Ponieważ mamy akurat luty i za chwilę walentynki i oczywiście pokazuję kobiety, więc pomyślałem, żeby jakby przełamać trochę obraz sam i zaprosiłem do pokazania również twórczości moją kuzynkę, która pisze wiersze i wydała tomik poezji, i połączyłem to właśnie z poezją. I stąd właśnie nazwa Poezja Kobiecości. Każda wystawa jest trochę inna. Staram się, żeby czymś się charakteryzowała. I tu właśnie po raz pierwszy jest właśnie połączona poezja z obrazem. Podczas wcześniejszych wystaw były to koncerty, były to wystąpienia głównie muzyczne. Natomiast tutaj jest trochę inaczej, jest właśnie poezja. I z tym się różni. Miłosne wiersze pochodzące z tomiku Powroty to dzieło młodej piotrkowianki Ewy Grzywacz. Ja generalnie piszę już od małego, odkąd byłam małą dziewczynką, czyli ze czasów szkolnych już pisałam sobie gdzieś tam do szuflady, oczywiście najpierw, później było liceum, jakieś konkursy poetyckie i zawsze gdzieś tam w głowie miałam taką właśnie myśl, żeby fajnie byłoby coś kiedyś wydać. I tak naprawdę ponad rok temu, jak wróciłam do tego pisania, takiego, nazwijmy to, bardziej poważniejszego,
Zaczęłam czytać poezję współczesną Aleksandry Steć czy Kai Kowalewskiej, bardzo fajne dziewczyny, które wydały swoje tomiki debiutanckie. I pomyślałam sobie, czemu nie, może to jest właśnie też ten czas, żeby przeistoczyć marzenie w plan i jakoś tak potoczyło się to wszystko, żeby mi się to udało. Powroty to taki bardzo osobisty, wydaje mi się, tomik, bardzo emocjonalny. Nie bałaś się aż tak otworzyć? Pewnie, że się bałam, natomiast chciałam też zaznaczyć, że te utwory są moje, bardzo moje, ale są generalnie nie tylko o mnie, ale generalnie o kobiecie. Więc myślę, że tutaj jest przedstawiony obraz kobiety jako istoty bardzo wrażliwej, delikatnej i subtelnej, takiej prawdziwej, bo wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach obraz kobiety jest przedstawiany jako ktoś silny, samodzielny, konsekwentny, który radzi sobie samemu w życiu codziennym, robi karierę zawodową. Oczywiście to jak najbardziej się zgadza, ja trzymam kciuki za wszystkie kobiety. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę wszystkie kobiety, czy może prawie wszystkie, bo nie chcę się narazić feministką, ale jednak potrzebują jakiegoś poczucia bezpieczeństwa, wsparcia i miłości, no nie ukrywajmy, tak? Zaś w Galerii Ośrodka Działań Artystycznych przy ulicy Dąbrowskiego podziwiać można wystawę Marcina Berdyszaka zatytułowaną Pancerze wymuszające. Sztuka ma właśnie tę siłę, że może mówić o wszystkim, nawet o rzeczach trudnych i najbardziej kontrowersyjnych. Myślę tylko, że oczywiście o rzeczach najbardziej skandalicznych, tylko jest pytanie, czy na tym skandalu, czy rzeczy kontrowersyjne ma się skończyć, czy ma za tym stać jakaś refleksja. Ja pozbierałem zatem takie najbardziej elementarne, nazwijmy to pozy, czy sytuacje, które zamieniłem na formy, w które można jakby wejść, modląc się, chcąc się modlić, bez względu na to właśnie, czy to jest forma dla katolika, czy dla muzułmanina, poczytać książkę, postać, czy wykonywać jakieś ćwiczenia fizyczne. Te pancerze, to jest też trochę tak, że to, że my czymś się zajmujemy, to już jest tworzeniem samemu sobie tego pancerza, ale to jest jakby niezbędne i konieczne i to nigdy nie było tak, że tego nie było, z tym, że myślę, że dzisiaj jest to... Odbieramy to zupełnie inaczej, ponieważ my mamy prawo również chcieć coś, co jest autentycznie tylko nasze. Coś, do czego nie ma dostępu ani Facebook, ani internet, żadna inna kontrola. A jednocześnie jest to też takie pytanie, pojawienie się takich obiektów w galerii o to, czy sztuka nie jest też jakby formą wentyla bezpieczeństwa. Ja tak uważam, że tak jak była taka koncepcja bazująca na psychoanalizie Freuda, że gdyby artyści nie tworzyli, to by skończyli w szpitalach psychiatrycznych, tak uważam, że aby poczuć się być może refleksyjnie i bezpiecznie, należy korzystać z partycypowania w sztuce, jakiejkolwiek, nie tylko w sztukach wizualnych, ale myślę tutaj o filmie, o teatrze, o muzyce. Po raz pierwszy swoje prace prezentuję w Piotrkowie na wystawie indywidualnej, a te pancerze wymuszające właśnie mają swoją premierę tutaj. Jeszcze ich nigdzie nie pokazywałem. Będę je pokazywał w listopadzie na takiej wystawie w Nitrze na Słowacji, którą organizuje taki kurator słowacki Vlado Beskid, ale postanowiłem właśnie te formy z racji charakteru też tego wnętrza, które mi bardzo odpowiada, je tutaj właśnie zaprezentować. Wystawa będzie prezentowana do 4 marca. Drodzy Państwo, już 3 marca na deskach tej sceny, sceny Miejskiego Ośrodka Kultury, wystąpi Olga Zozula, młoda, niezwykle utalentowana solistka. Zaprezentuje swój najnowszy program, na który składają się najpiękniejsze utwory z oper, operetek i musicali.
Artystce towarzyszyć będzie chór drugiego liceum ogólnokształcącego, bo to właśnie wspieraniem najlepszych szkolnych chórów pani Olga zajmuje się równie chętnie. Ale to nie jedyny piotrkowski akcent. Akompaniować będzie Anastazja Wilczkowska, wirtuoz pianina, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Piotrkowie Trybunalskim. Jesteśmy właśnie na próbie. Zobaczmy proszę, jak przebiegają przygotowania do koncertu. Pani Olgo, koncert już niebawem, dziś jeszcze próbujecie, ale wszystko już zaczyna być dopięte na ostatni guzik? Tak jest, próbujemy, powiem szczerze, około już dwóch miesięcy, a pomysł już mieli, nie wiem, około pół roku, tak, na ten koncert. Także przygotujemy i zapraszamy wszystkich, żeby zobaczyli, posłuchali ten piękny chór z drugiego liceum, z Piotrkowa. Zaśpiewamy bardzo, bardzo znane utwory z musicali, z oper. Także pojawi się utwór z operetki Księżniczka Czardasza, a także utwory bardziej takie popowe, rozrywkowe, znanych wykonawców takich jak Celine Dion, Barbara Streisand, Andrea Bocelli. Tak jest. To będą utwory z najnowszego pani programu. Czy to są takie utwory najbliższe pani sercu? Co zadecydowało o wyborze tego repertuaru? Tak jak brzmi nazwa tego programu, Żyj, aby kochać, to właśnie tak był rzetelnie dobrany ten repertuar, żeby pokazać, żeby opowiedzieć o miłości. I wszystkie te utwory, piosenki, arie opowiadają właśnie o miłości. O miłości do bliskiej osoby, do rodziny, do kraju, także... Każdy znajdzie dla siebie coś swojego. Podczas koncertu towarzyszyć pani będzie chór drugiego liceum, bo wspieranie najlepszych szkolnych chórów, tym również pani bardzo chętnie się zajmuje. Jak zrodził się pomysł? Ten pomysł zrodził się, myślę, że kiedy jest podczas studiowania na Akademii Muzycznej w Łodzi. Sama uczestniczyłam w takim chórze bardziej gospelowym, pod kierownictwem naszego doktora. I bardzo mi to się spodobało i te brzmienie chórowe. Także kiedy zdecydowaliśmy się przyjechać do Piotrkowa z koncertem, z nowym programem, to szukaliśmy najlepszego chóru i właśnie to znaleźliśmy, to chór drugiego liceum. To duże wyzwanie dla młodych ludzi. Udźwigną? Oczywiście dają radę i brzmi to po prostu rewelacyjnie. To proszę teraz zaprośmy może publiczność na koncert. Koncert 3 marca. Koncert odbędzie się 3 marca w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Zabrzmią najlepsze hity z znanych muzykali i oper. Zapraszam serdecznie. Dziękuję ślicznie za rozmowę i do zobaczenia 3 marca. Dziękuję. Thank you.
Ja się już z Państwem żegnam. Do zobaczenia w kolejnym kursie na kulturę.